Sylwestrowy poranek. Major robi exposé do Moniki, w którym oznajmia, że wiewióra ma dostęp do jednego z jego kont bankowych. Ty nie przyjmujesz przyprościn? To właśnie u Sławka jest. To jak nie przy... To wszystko po prostu musiałem popakować. Wszystko. Chcę całkiem się usunąć z twojego życia, żebyś ty o mnie już nie myślała i moich filmów nie oglądała, bo to jest bez sensu. No widziałaś internetowo, ile zapłaciłem, a pójdę do banku, że nie będziesz miała dojścia żadnego. A dobrze, że do drugiego banku cię nie zaprowadziłem, bo to w jednym banku mam zaoszczędzone. Dobrze, a ty mówisz, dobrze zarabiam, no ale jak zarobiłem taką i taką sumę, to zawsze po prostu odkładałem do innego banku, żeby po prostu przytrzymać te pieniądze, że po prostu, o, jaka sytuacja teraz była, że pieniądze się przydały, które po prostu zarobiłem i po prostu wydałem dobry cel, a nie zły. Warto tutaj nadmienić, że major miał 3 konta bankowe. Jedno do wydatków prywatnych, jedno do obsługi spraw firmowych i trzecie do kumulowania oszczędności. Wszystkie 3 konta podczas ich zakładania majorowi Paweł z Warszawy zaprojektował tak, by przelewy wewnętrzne robiły się automatycznie. Oraz ustalił z Wojtkiem, że nie będzie żadnych kart i dostępów online, bo była obawa, że tak jak login i hasło do kanału były w posiadaniu już kilku osób, tak zaraz może być z kontem bankowym. Przypomnijmy, że w tym czasie banki, a co najmniej te, w których ja mam konta, nie wymagały dodatkowych potwierdzeń logowania z aplikacji czy z telefonu, SMS-em, więc mając login i hasło do konta, można było się komuś zalogować, zobaczyć, ile ma pieniędzy, przejrzeć historię, na co wydaje, jakie i skąd ma wpływy, no i wiele, wiele innych. Słowem, Barney w bankowym systemie strusiowym wpiął bezpiecznik polegający na konieczności osobistego stawienia się w banku, aby wykonać jakikolwiek ruch. Może i niezbyt wygodne, ale ograniczało zarówno apetyt na wydatki strusia, jak i możliwości nie tylko takiej bezczelnej kradzieży, ale i zwykłego naciągactwa i dojenia szyjora przez zręcznych manipulantów, którzy w późniejszym czasie, gdy szyjor będzie już miał wszystkie szybkie dostępy do swoich pieniędzy, naciągali go raz na sponsorowanie libacji, a raz po prostu na wielokrotne przepłacanie za wykonywane usługi. Monika zaczęła wypinać ten bezpiecznik, dążąc do zrobienia szyjorowi szybkich dostępów elektronicznych, do czego ostatecznie doszło. Jest to pewien przełom, gdyż od tego czasu system zarządzania pieniędzmi majora przestaje być szczelny i zaczyna być podatny na nadużycia. Prosty przykład, żeby major miał jak zapłacić cwaniakowi, który wziął od niego parę tysięcy za wożenie z miasta do miasta, najpierw interesant musiałby szyjora zawieźć do oddziału banku, ten musiałby poczekać w kolejce, zostać obsłużony przez kasjera. To wszystko zajęłoby trochę czasu i może by struś się rozmyślił, widząc na przykład minę kasjerki, której opowiada, że wyciąga kwotę, za którą można kupić bilet na tani lot do USA, żeby zapłacić nowemu koledze za przejazd z województwa do województwa. A teraz wystarczył pierwszy lepszy bankomat na rogu ulicy, który nie pyta, tylko wypłaca. Ciekawie zbiega się to z tym, że pod koniec życia wcześniej ponadprzeciętnie dobrze zarabiający major brał laptopa na raty, wyjazd finansował sobie wakacyjny z kredytu, a jak komputerowiec się zbuntował i odciął go od bieżących wpływów, to Wojtek sugerował, że żyje tylko z tego, co zarobi teraz, na bieżąco. A że komputerowiec odciął go od forsy, to dopóki nie zarobi nowych pieniędzy na nowym kanale, to nie ma środków do życia. Konon, wiedząc, że struś jest już w Białymstoku, oświadcza, że Suchodolskiemu oddał ubrania, ale nic poza nimi. Do worka spakuję czystego. No.
Wyniosę, postawię i powiem bye bye. Ale worek będzie śmierdził jak czysty worek za... A już ją sprezentuję, ten woreczek foliowy jeden. Na zawsze dasz. Na zawsze dam. Już nie będę żałować dla majora tego woreczka. I złożę, stawię za bramką, umówię się. Ale jak nie, to w Opel. Nie pozwolę tu Turku z podjadę. Do taryfki, jedź sobie. Widzę, Krzysiek, masz fajny kapelusz. Czyj to jest? Prezent dostanę. Lemboro się nazywa. Lemboro? Tak. Aha, no fajny, fajny. I szanowni państwo, zdejmę kapelusz, bo nie chcieli się kapeluszu w domu. Ja mu proponowałem spotkanie na cztery oczy, a Monisia zadzwoniła do mnie i powiedziała mi: stop, panie Koronowicz. Tak powiedziała? Ja będę, to jego przyjaciółka, która wyrzuciła z domu. No. I... Nawet nie dała podtrzymać, nie? Pod pachu. Powąchać nawet nie dała. Damskiego, czy tam pachnie, czy tam śmierdzi. No. On nie wie, co to 2 razy 2. 5 może u jego jest, albo 10. A normalnie to 2 razy 2 to ile? 4. Wszystko. A 4 razy 2? 8. 8. No i dobrze. I powiem tak. A 2 razy 2 plus 2? 6. Wszystko. Czas mija, a major przecież nie może wiecznie siedzieć w hotelu. Musi podjąć jakąś decyzję, czy idzie się ukorzyć pod bramkę, czy szuka zamieszkania gdzie indziej. Czaku więc pyta w rozmowie majora, co zamierza ze sobą zrobić. I zdumiony słyszy od Nitrodolskiego, że jest już nowy plan. Monika chce po niego przyjechać i zawieźć go z powrotem do Krakowa. Paweł natomiast twierdzi, że gdy kontaktował się z Krakowem, to Ruda opowiadała mu w tym samym czasie zupełnie odwrotne rzeczy, że ona już Strusia nie chce znać i skupiała się na tym, że chce mu przekazać hasła do majorskich kont bankowych jako nowemu opiekunowi Strusia, bo ona to z Suchodolskim już skończyła. W świetle tych zdarzeń Czaku robi 2 expose o Matrixie na szkolnej. To jest jakiś Matrix. Ja mam 56 lat, a uczestniczyłem wczoraj w jakimś Matrixie. Człowiek chciałby komuś pomóc w jakiś normalny sposób, nie wolno, nie da się. Bo albo jedni, albo drudzy człowieka chyba dojeżdżają czy coś. Chyba rację mają ci wszyscy hejterzy, którzy mnie tak hejtują. Jestem stary, tak jestem stary i popinę, a wczoraj brałem udział w jakiejś idiotycznej grze. To jestem przestępcą, żeby mnie tu pół internetu szukało, żeby się ktoś na mnie zasadzał, żebym ja tu walczył o majora, walczył o to, walczył o tamto. Major sobie nie da pomóc i nie chce sobie dać pomóc. Monika, jeszcze do ciebie. Nie będę uczestniczył w jakiejś dziwnej grze. Róbcie sobie co chcecie. Dałem się w to wciągnąć, bo myślałem, że major rzeczywiście wypierdolą Krakowa, a tu się okazuje, że nie do końca jest byt tego Krakowa. Major wczoraj poznał, co to jest rzeczywistość internetowa i ile ona kosztuje. Powiedziałem, nie interesuje mnie już dalej, co się gdzie działo. Nie interesuje. Zostałem tak wczoraj za przeproszeniem zrobiony w chuj, że nikt bardziej mnie już robił. Mimo tego, że miałem i mam nadal czyste intencje, że tu kurwa nie kombinuję, nie robię jakichś sztuczek i tak dalej. Dogram jeszcze tutaj, żeby 50 razy nie wyjaśniać, a nie wyjaśniać każdemu z osobna, to tak, nie ma problemu. Tam były jakieś zawirowania wcześniej i tak dalej z tą pomocą, tam ludzie hejtowali, nie hejtowali, ale teraz to jest jakaś intryga, jak Boga kocham. Telefony do majora z groźbami, telefony od Moniki z informacjami jakimiś, że tam na nas czekają, że major ma być pobity i tak dalej. Powiem wam, ręce już miałem ochotę się zatrzymać, iść do knajpy i się nawalić, bo nie ma innego wyjścia. No, z jednej strony major, który nie wie, co ma ze sobą zrobić, z drugiej strony milion dziwnych, różnych ludzi, którzy coś tam chcą, coś tam. A ja w najgorszej sytuacji, jakiej mogłem się znaleźć. Nie spałem całą noc. Major w kurwie prosty. Nie wiem, co zrobi major, nie wiem, co zrobi Monika. Ci, co mnie znają, wiedzą, że jestem uśmiechnięty, że jestem w porządku i staram się mieć wrogów jak najmniej, szanować ludzi, nikomu nie ubliżam bez podstaw. Podrzucono mi majora jak kukułcze jajo, a ja jeszcze w ramach pomocy jeszcze zrobiłem parę błędów i tak się to skumulowało, więc wszystkiego dobrego w nowym roku ludziom tam.
Monika dzwoni do Krzyśka, żeby negocjować warunki wydania Mlecznego Zastawu Wojtka. To dzwoń do Wojtka, swojego przyjaciela, i namawiaj jego. Bez ciebie, bez moich przyjaciół, bez kamery, normalnie, pokoik wynajmujemy, ciasteczka, herbatkę, wiesz, i tak dalej, wiesz, i sobie siadamy, rozmawiamy na cztery oczy. No dobra, to ja do niego zadzwonię. I zatem później do mnie, dobra? Czy on, halo? No? Czy on wyrazi zgodę, powiadom mnie, czy nie? Wiesz, bo wiesz, ja muszę, wiesz... Zmienia ciągle, nie tylko. No wiadomo, że to się zmienia ciągle, u niego się coś zmienia. No, to wiesz. Dobra, na razie. Jak on, halo? No? Jak on wyrazi zgodę, ja jestem gotowy. Nawet przywiozę jemu do hotelu w reklamówce spakowane dokumenty, które przyszli na mój adres, przychodzili i jemu oddam. Słuchaj, to nie gadaj mnie, że BGO. Jesteś w Białostoku i jedziesz do Majorka i... Tak, Moniczku, ciebie już wywąchali i wszystko. Niekom lepiej. Dobra, jedź do Majorka. Expose Pawła, który po raz pierwszy w historii uniwersum ujawnia swój wizerunek, dzieląc się swoimi podejrzeniami, że ekipa krakowska wciskała mu dostępy do konta Majora tylko po to, by zwalić na niego winę za ewentualne nieprawidłowości na tym koncie. No i tak nagrywamy ostatni film. Także już koniec szaleństwa, koniec tych chyba dziwnych sytuacji, tych schiz i tak dalej. Jeszcze tylko bardzo ważna wiadomość dla was. Moim zdaniem zostałem wczoraj wkręcony w temat Majora. Ktoś bardzo usilnie próbował mi podczas wizyty Majora u mnie przekazywać rachunki bankowe. To znaczy pewna osoba chciała SMS-em wysłać mi rachunki bankowe dla Majora. Odmówiłem. Wszystko to, co się wczoraj działo, myślę, że miało na celu to, żeby mnie wkręcić trochę większą aferę, jak afera majorowa, szkolnej. Bardzo bym chciał, żeby pewne osoby wyjaśniły sprawę rachunków Majora i żeby wyjaśniły, co tak naprawdę się działo. Nie chciałem być wmanewrowany w tą krakowską zabawę, ale niestety sam się wmanewrowałem i to w bardzo głupi sposób. Teraz tylko czekam, żeby osoby zainteresowane wyjaśniły, dlaczego chciały, abym uczestniczył w tej zabawie. Ja wiem dlaczego. No, Pawełek wziął Majora, Pawełek miał jego rachunki bankowe. Niech się Pawełek tłumaczy. Pawełek się nie będzie już tłumaczył. Wszystkim tym, którzy chcieli zobaczyć mój ryj, proszę bardzo, możecie zrobić twuci na ryj. No i tak skutecznie się ukrywałem przed wykopem. Pozdrawiam wszystkich. Życzę wszystkim dobrego nowego roku. Może po nowym roku wszystko, co związane jest ze szkolną i z jego takimi tajemnicami, się wyjaśni. Ja już daję sobie z tym spokój. Dostałem już od kolegów i od rodziny tyle jobów za to, co robię, że ja daję sobie spokój. Jakby coś, to można mnie znaleźć zawsze. Po ryju. Trzymajcie się. Jest to wydarzenie przełomowe w uniwersum, którego konsekwencją będzie znacznie mocniejsze zaangażowanie Pawła już nie jako jakiegoś tam tajemniczego gościa spoza kamery, a jedną z pełnoprawnych postaci, czasem drugoplanowych, czasem trzecioplanowych. W przyszłości rozkwitnie to całym oddzielnym uniwersum Barneyów. Konanowicz robi expose do Pawła jako ostatni film w 2019 roku ze szkolnej. Państwo, widzicie, że jestem w kapeluszu. Kapelusz Lambero, do filmu Pawła z Warszawy chcę expose dać. Pawle, nareszcie zrozumiałeś moje expose, że Major jest umysłowo chory, że jemu trzeba pomóc. A ty nie raczysz przyjechać do mnie, nie raczysz zawieźć mnie do Częstochowy, do Jana Pawła II. Obiecałeś to, a twoje obiecanki to, wiadomo jak zacanki, a głupiemu radość, że Monika i Sławek Krakowa chcieli wkręcić Majora w pieniążki, żeby oddał wszystkie pieniążki dla ich, a Major żeby go wyposzył. I za co Major zrozumiał troszkę, o tyle o, zrozumiał. Nie za dużo? Nie. I zabrał się i uciekł z Krakowa, od Moniczki.
A teraz Moniczka się lije, że się znowu do majorka. Za co? Że ona będzie adwokatką. I majorek wpłaci znowu 50 tysięcy albo 100. On ma tyle? Nie wiem. Jak zapłaci, to tobie nie będzie miał jak oddać. To wiesz, pójdzie do pierdla. Albo kredyt w banku. Właśnie. Albo kredyt. A kredyt ja nie pozwolę z tego powodu, że no mój adres kredytu brać nie będzie. I powiem tak. Pawle, brawo, że powiedziałeś dzisiaj całą prawdę i pokazałeś się. I przyjedź dzisiaj do mnie i omówimy sprawę. Ja, sąsiad, Marcin, Pato, Patrol, Meksyko. A ten kapelusz Meksyko nie otrzyma, na pewno. To twój. To co w twoim domu. To jest mój kapelusz. Dla mnie sprezentowany i koniec. Monika natomiast, zapoznawszy się z expose Pawła, jest wściekła i grozi mu procesami sądowymi. Noc sylwestrowa, akcja przyspiesza. Major spędził Sylwestra w lesie, siedząc na powalonej brzozie z gołym zadem. Zostaje znaleziony podczas inhalacji wziewnej przez człowieka z kanału US-17. US-17 od września 2019 do stycznia 2020 pełnił funkcję redaktora lotnego takiego z doskoku. W lutym 2020 zaangażował się w uniwersum łosiów, a właściwie łosiów, korolów, choińskich, porzucając dotychczasową funkcję na szkolnej. Dziękuję, że zrodziłeś. Przyszedłem ci pomóc. Chcesz tu zamarznąć? Zawieź mnie. Ja mam gdzie mieszkać. Tak? Tak. Dobra. Zawieźesz mnie? Do Konona? Nie. A gdzie? Do hotelu? Tak. Chodź, pojedziemy do Konona. Pogodzisz się. Weźmiesz swoje rzeczy, odgarnie węgiel. Tak jak ma być. Jednego. Okej, okay, może być. A jaka to jest faza po tym? Weź, Wojtek. Co? Jaka faza po tym jest? W głowie się kręci? Słyszałeś? Bombardują Białystok. Kto? Ruscy. Nie. Idziemy? Tak. To hop. Weź ten, butelki. Wojtek, pozbieraj, bo tu nie można w lesie śmiecić. Nie wiem, czy cię nauczono, tak? Bo tu bardzo dużo butelek zostawisz, wiesz? Postanawia zabrać majora z lasu. Major prosi, żeby zaprowadzić go do hotelu, który znajduje się zaledwie 4 minuty samochodem z miejsca, w którym się znajdują. Jednak US-17 przekonuje go do pójścia na szkolną. Dobry, Krakowie. Teraz jestem w Białymstoku. Jak było w Krakowie? Drugi. Ale ogólnie podobało ci się, czy nie? Ale... na ten temat miło się powiada. Monika fajna? Fajna ci, fajna, ale... Kotki fajne? No. Obraz z pieskami. Czysto. Nikt nie krzyczy. Chociaż Monika krzyczała tam. No trochę. Ale... ale nie śmierdziała przynajmniej, co? Właśnie. Zawiódź. Tam gdzie ja mieszkam teraz. Dobrze. O. Szanowne Państwo, kochani moi. To jest powrót syna marnotrawnego. Tak. Czy jacyś widzowie są, może są? Też nie, jak się stoi. Człowiek mnie przyjmie? Przyjmie, przyjmie. Nie można całe życie na ręcznych zjeżdżać. A wiesz, że Meksykano się wyprowadził się? No, słyszałem. Teraz kibel masz. W domu. Ciekawe, czy się zacznie rzucać, co? A to się aż boję, chory człowiek. On mówi, że jakąś obrożę ci założy, czy coś? Daj spokój. Może, tak? Ja. No dawaj, krzyż. A, jest dzwonek. Dzwonek jest nie. Krzysiek! Krzyknij, Krzysiek. Dawaj, major. Jak przyjmiał. Krzyknij, Wojtek na twój głos zareaguje, na mój nie reaguje. No to krzyknij, to... znaczy, że tu węgla jest w środku. Krzysiek! Krzysiek! Mój fibul. Nie dzwoń w taksówkę. Ja do domu jadę tam. A masz numer do niego? Masz numer do niego, czy nie? Weź, zaraz po taksówkę. Ja mam adres, w domu jadę.
Niech tutaj przysunie. On tam lubi mnie. Ale do Krzyśka no. Wojtek nie został wpuszczony do bram Belwederu. Oficjalna wersja brzmiała, że Konon spał i ich nie usłyszał, ani nie zobaczył w kamerach. Suchy prosi więc o zabranie go do hotelu, w którym obecnie pomieszkiwał. Dojechali taksówką z pewnymi zawirowaniami. Niestety nie udało mi się odnaleźć nagrania live'a z tej sytuacji, natomiast warto podkreślić, że doszło do zamieszania. Czy taksówkarz przywiózł ich w dobre miejsce i czy nie pomylił ulicy Krętej z Kredytową? Tak czy inaczej, akcja kończy się dostarczeniem strusia na fazie do hotelu. Pamiętacie, jak wspominałem, że widzowie nawrzucali negatywów w gogle miejscówce, w której nocował Nitrodolski? Możliwe, że właśnie z tego powodu dziś to miejsce funkcjonuje, ale już zupełnie pod inną nazwą. W internecie spotkałem się z informacjami stałych klientów, że właściciel zmienił tą nazwę właśnie ze względu na negatywne opinie, których nie dało się ani usunąć, ani nadrobić. Wieczorem odbywa się meksykański lejt z upalnej. Na człowieka US-17 spada potężna fala oskarżeń. Wielu widzów mówi, że nie wierzy, iż wyszedł poszukać strusia i po prostu tak łatwo go znalazł i sam z własnej inicjatywy stwierdził, że zamiast do hotelu przywiezie go na Belweder i w pewien sposób, że wykorzystał odurzenie Szyjora, by spróbować wrzucić go Krzyśkowi z powrotem. Zamiast przystać na prośbę zainteresowanego i odwieźć go do hotelu. Pojawia się komentarz od Pato TV do człowieka US-17 o treści: zaraz będzie transport i but na klatę. Sugerowane jest, że US-17 dostał koordynaty z samego Bielska i wykonywał powierzone mu przez Sławka zadanie sprowadzenie szczura do knura. Koronnym dowodem miało być to, że tylko ostatni odcinek trasy był w formie lajta, a wcześniejsze wydarzenia nie mają ciągłego biegu. I podawane jest, że tylko forma lajta, jaką posługiwał się wtedy Fiodor, daje pełną transparentność i pewność, że nic nie zostało wycięte lub ukryte. Nie wchodząc w samą ocenę zdarzenia, warto zwrócić uwagę, że Fiodor lajty zazwyczaj robił z Belwederu lub samochodu, gdzie jest dostęp do ładowania telefonu. A w 2020 na przykład mój znoszony Samsung Galaxy S4 na mrozie bez ładowania pociągnąłby max pół godziny z baterii tego lajta, a cała akcja trwała przecież znacznie, znacznie dłużej. Sam atakowany tłumaczył się następująco. Szanowne Państwo, kochani moi. Wybrałem się na spacer do lasu w ramach walki z bólem głowy, zachęcony wieścią, że mogę tam spotkać największego nielota na świecie. Po 3 minutach zastałem go z gołym zadem inhalującego się w tężni. Pierwsza myśl była, że się załatwia, ale po prostu mu się zsunęły nachy. Ze sobą miał bułki, piwko i 2 butelki rozpuszczalnika nitro. Zaraz wrzucę, co mi się udało tam nagrać, ale imo nic ciekawego, bo nie był w stanie nawet sylab dobrze wypluwać. Pojechaliśmy na szkolną nie jak tutaj ktoś sugerował przy współpracy ze Sławkiem, ani nie żeby go tam wprowadzać. Chciałem po prostu nagrać konfrontację mąż-żona. Światło w Belwederze się paliło. Jacyś widzowie krążyli, więc Krzysiek pogrążony we śnie, oby nie wiecznym. Zrezygnowałem po 10 minutach, bo po leśnym spacerze już wystarczająco zmarzłem. Trafiliśmy na tą ulicę krętą i wstyd się przyznać, ale przez pierwsze parę minut serio myślałem, że nas źle wywiózł taksówkarz. Koniec końców na dobre wyszło. Było z -50 stopni. Ja nic nie jadłem jeszcze dziś. Odstawiłem go i już z nim nie wchodziłem do hotelu. O dziwo jakoś nie nalegał XD, chyba przez to, że zadawałem niewygodne pytania. Czytam teraz, co Pato się sapie XD. Chłop sobie wkręcił, że ma prawa autorskie do ćpuna w lesie. Widziałem wcześniej, że zarzucał mi też jakieś usuwanie filmów z kanału Kononowicza. Spotkaliśmy się raz u Konona, jak był jeszcze niemiecki, wtedy jak była afera z iPhone'em. Może jak wytrzeźwieje, to przeprosi. Tak oto zamknęliśmy rok 2019. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.
haszczułem 600 kilometrów stąd, panie. Tu sponsor patologii. Pozdrawiam pana Kolonowicza i Fiodora. A ten nowy sługa, co siedzi obok, niech ładnie stanie i się przedstawi. Przestań się ładnie. Ja jestem sługa Boży z Biura Ochrony Rządu. Panie Krzysztofie, przyjechałem tutaj zwalczyć całe zło internetowe i wszystkich hejterów. Cieszę się, że rzucił pan tego nie robił. Co to za nowy sługa obok pana? A dla wszystkich dobrych ludzi wielka piątka.